Maluszek jest już tutaj u mnie. Ach, tak trochę dzióbkiem robi, bo Nutribirdem go nakarmiłam do wola. I tam może troszeczkę za dużo dostał. Może jeszcze nie przełknął za bardzo. Ma sianko, ma ziareczka, bo on już tam zbierał coś też sobie z ziemi i w liściach coś sobie szukał. I jak ja byłam zresztą 2 dni temu, no to też było widać, że on coś tam sobie wybiera, szuka. Tutaj dostał taki pojemniczek z siankiem. Będzie mógł sobie spać na sianku. Tak, i też rezolutny maluszek, jak to te maluszki. Nie wiem, on taki ma długi ten dzióbek, tak wygląda jak jakiś taki mieszany. No na pewno nie ma... Nie no, ma trochę barw rodziców. Trochę barw rodziców ma, trochę niebieskiego. Taka dziubulka. Taka dziubulka. No na razie niech zostanie. No. Wiem, że nawet jak ja bym go jutro zaniosła, to rodzice by go przyjęli z powrotem, czy tam pojutrze. No ale to takie niebezpieczne miejsce. Niech tutaj siedzi faktycznie. Dziękuję za komentarze. Ponieważ no tam niebezpiecznie pod samochodami. No i on wchodzi pod samochody. Inne gołąbki uciekną, on zostanie pod samochodem i byłby problem. No zobaczymy, jak tutaj się rozgości. Na razie wszedł do tej miseczki z siankiem. Gołąbki tak lubią właśnie w takich miseczkach siedzieć. Czy wyżej, to wiadomo. Rozgląda się. Tutaj Zosia z Targusią obok, niedaleko. Ach, po tych przygodach to chyba będzie spał. Tych dzisiejszych, no bo przecież musiałam go wziąć w samochodzie. I dopiero teraz wieczorem przyjechaliśmy. No nie jest taki wieczór, ale już ciemno na dworze. Maluszek po nocy żywotny, taki energiczny i odzywa się i tu chce uciekać. Jak ja rękę włożę, to zobaczymy, ale reaguje. Bo wczoraj tak trochę się obawiałam, bo mówię, kurczę, no dostał Nutribird. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze. Się obawiałam troszeczkę, bo on się nie odzywał. W sumie chciał uciekać, więc ma taką siłę, energię. Ale nie odzywał się, a dzisiaj już rano popiskiwał. No to nie jest tak rano. No nie. 4 godzina, kochani, nad ranem. To tak popiskiwał. I taki, no... Zobaczymy, co dalej. Jeżeli by mnie tutaj coś niepokoiło, no to ewentualnie jutro pójdziemy do lekarza, ale no tak póki co, no to tutaj gołąbeczek, tak mi się wydaje, jest ok. Tylko żeby sam chciał jeść, ale ja go i tak nakarmię do wola. Teraz, żeby już mieć pewność, że dostał wszystko, co potrzeba. Ja jeszcze dołożyłam wapno i witaminkę D trochę. Zresztą w tym Nutribirdzie to tam są wszystkie też potrzebne składniki. I tak maluszek. Chciałam pokazać, no on tutaj się już poruszał i o, także on ucieka. Jak ja tu rękę włożę, to on ucieka. No, nawet by mnie może ze skrzydełka walnął. Także jest w miarę okej. Dojdzie do siebie, tutaj sobie wyczyści pióreczka, sianka mu jeszcze dołożę. No. Tam trochę siedział napuszony, może zimno, może... I ten tobołek tak ma też do przodu, tutaj piórka trochę napuszony, no zobaczymy. Może tylko potrzeba odpowiedniego jedzonka. Jeden dzień to dużo się wyjaśni. Ziareczka nasypane. Woda, ziarka, wszystko ma tu. Jakby mu się zachciało jeść. Jak mnie nie będzie przez ten czas.